Polski pomidor jest jednym z najbardziej charakterystycznych w Europie. Chociaż na rynku mamy dostępnych wiele odmian oraz rodzajów pomidora, to nadal jako konsumenci wybieramy pomidora czerwonego, okrągłego. Przyczyniamy się w ten sposób do rosnącej monokulturowości pomidora na polskim rynku. W ujęciu przemysłowym w Polsce pomidora uprawia się w gruncie, w szklarniach lub w tunelach. W 2021 roku w przypadku produkcji gruntowej powierzchnia uprawy wynosiła około 6200 hektarów, zaś zebrano z niej około 158 tysięcy ton pomidora. W przypadku produkcji szklarniowej mówimy o mniejszej powierzchni, czyli 3000 hektarów oraz o wyższych zbiorach na poziomie 655 tysięcy ton pomidora zebranego. Na polskim rynku obserwujemy substytucję produkcji gruntowej na produkcję szklarniową z racji rozwoju technologii szklarniowej w naszym kraju. Produkcja pomidora w Polsce jest charakterystyczna pod względem upraw oraz odmian produkowanych, szczególnie w przypadku produkcji szklarniowej. Ponad 70% produkcji pod osłonami przeznaczone jest dla pomidora malinowego odmiany pradawnej, charakterystycznej dla Polski. Następne 20% przeznaczone jest dla pomidorów żebrowanych, czerwonych, okrągłych oraz bawolich serc, a pozostałe 10% rozdzielone jest pomiędzy pomidory śliwkowe i koktajlowe. W przypadku upraw gruntowych mówimy tutaj tak naprawdę tylko o pomidorze czerwonym, który jest najłatwiejszy w uprawie. Coraz większa popularność uprawy szklarniowej przyczynia się do wydłużania sezonu dostępności pomidora w Polsce. Uprzednio był sezon na pomidory trwał tak naprawdę od lipca do października, jednak dzięki rozwojowi technologii szklarniowej jesteśmy w stanie uprawiać pomidora w Polsce przez cały rok. Pomidor jest najpopularniejszym warzywem w diecie Polaków. W 2020 roku przeciętny Polak spożył 9,6 kg pomidorów w ciągu roku. Niestety, jako naród jemy dużo mniej warzyw. W 2015 roku przeciętny Polak zjadał w ciągu roku 57,8 kg warzyw, zaś w 2020 roku było to zaledwie 55 kg. Biorąc pod uwagę konsumpcję, jesteśmy w absolutnej światowej czołówce. Według danych FAO na tle Europy jesteśmy trzecim największym konsumentem pomidorów. Polska pomidorem stoi. Produkcja pomidora się rozwija, a konsument się zmienia. Co prawda, idąc do supermarketu, mamy wrażenie, że polski pomidor nie jest zbyt różnorodny, bo ta monokulturowość zmienia się już od jakiegoś czasu. Polacy coraz częściej doceniają różnorodność gatunkową pomidorów dostępnych w Polsce, a producenci będą zmuszeni wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.